naszej szkole dzień bardzo wzniosły. Witam więc najpierw wszystkich dorosłych. Panią dyrektor, pana dyrektora, jest i rodziców gromada spora. Witam zaproszonych gości i nauczycieli. Niech radosny nastrój wszystkim się udzieli. Dziś bowiem tutaj, jak tradycja każe, wśród nauki, zabawy i szkolnych wydarzeń znajdziemy czas na pasowanie. Za chwilę przed Państwem tu stanie pierwszoklasistów pokaźna gromada. Zachęćmy ich brawami, bo tak nam wypada. Choć wakacje już minęły, drogie koleżanki i drodzy koledzy, zapraszamy Was na wspaniały rejs po Oceanie Wiedzy. Wiedza to wielki ocean, a nasza szkoła jest okrętem. Razem w dal popłyniemy, odkrywając nauki potęgę. Lecz aby bilet na okręt uzyskać i wstąpić w nasze szeregi, musicie zdać trudny egzamin umiejętności i wiedzy. Czy ktoś z Was, drodzy uczniowie, po wrześniowych uczuciach nam opowie? Straszyli mnie szkołą, straszyli, że szkoła to nie przylep i że tu nie będzie zabawy, klocków i lalki. W dodatku miała być pani ogniem jak smok ziejąc, od tego mnóstwo lekcji, mnóstwo zadań bez końca. Wreszcie stanęłam przed siebie w mojej szkoły. Możecie być pewni, że nie byłam wesoła. Jakże bardzo się zdziwiłem tym, co w szkole zobaczyłem. W naszej klasie prócz tablicy, nowych mebli, ławek wielu, były kwiatki jak w przedszkolu. Czy uwierzysz, przyjacielu? Potem pani diafnaleła, wszystkich pięknie przywitała. Pani całkiem taka miła, cały czas się uśmiechała. Później się okazało, że w szkole jest mi też wesoła i że szkoła chociaż trochę przypomina mi przedszkole. Już ponad miesiąc jesteśmy w szkole. Ten czas minął szybko nadzwyczaj. Wiemy, kiedy rozmawiać wolno, a kiedy w klasie musi być cisza. Znamy też naszą panią, swoich kolegów i koleżanki. Śmiało wchodzimy do naszej klasy i nie potrzeba nam wcale nianki. Następne zadanie przychodzi mi do głowy. Wytłumaczcie, kto to uczeń jest wzorowy? Wzorowy to taki, co przykłady świeci, chcą zostać wszystkie dzieci. Często się uśmiecha, jest miło, uczynny, dobrze się uczy i pomaga innym. Szanuję swoje cudze rzeczy, dba o porządek, zasadom nie przeczy. Dobrze liczy, ładnie pisze, a kiedy trzeba, zapomnij ciszę. Jest punkt
punktualny, gdy przychodzi do szkoły. Nienaganny, kulturalny, pracowity, wesoły. Podczas posiłków nigdy nie rozrabia i z apetytem obiady zajada. Drodzy pierwszacy, a może nam opowiecie, jak z obowiązkami szkolnymi sobie radę dajecie? Pisanie to wielka sztuka, pisanie to wielki trud. Pięknie wyda zapisać, widzę, gdzie czeka obraz. Liczenie to też jest sztuka, z tego nigdy pan tu braknie, a liczby są za duże i liczyć trzeba dokładnie. Tej sztuki nauczy nas szkoła, tej sztuki nauczy nas pani, więc chętnie idziemy do szkoły i wy też chodźcie, kochani. Czy zagadki te rozwiążecie? W piórniku cicho siedzi, nie ma ręki ani nóżki, zawsze jednak z zapałem ołówkowe ściera dróżki. Głupka! W jednym pudełku mieszka krążków wiele, a do tych pędzelków spieszy... A do tych krążków spieszy pędzelek. Po tablicy biega, robi białe znaki, znają każdy uczeń. Czy wiecie, kto to taki? Kreda! No mądre, ale zagadki pięknie rozwiązujecie. Ależ może o naszej ojczyźnie też coś powiecie? Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna, potem i w myślach blisko pięknej ziemi nad Wisłą. Chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Świetnie sobie radę dajecie, ale czy on naszej Fledze też coś powiecie? Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel to serce czyste, piękne są nasze barwy oczyste. Doskonale naszą flagę znacie, ale czy inne symbole narodowe też nam podacie? Znam
dobrze słowa hymnu polskiego i wiem, że ty mazurek dąbrowskiego. Godło to biały orzeł z koroną, otoczony dookoła ulicą czerwoną. Jeśli ktoś jest dobrym uczniem i patriotą doskonałym, to się zda dla niego słuszne, by znać wierszyk o Polaku małym. Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Osioł biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swymi! W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym twa ziemia? Moją ojczyzną! Czym zdobyta? Krwią i blizną! Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? W Polskę wierzę! Wspaniale śpiewacie, pięknie mówicie, ale czy do nas coś zatańczycie? Dalej się tutaj kształcić będziecie. Wraz z połacaniem wiedzy z nami wyruszycie, z nauką się świetnie zaznajomicie. Wiele sukcesów tutaj osiągniecie i społeczność szkolną z nami zbudujecie. Baczność! Poczet flagowy wprowadzić. Do hymnu.
Czy ślubujecie być pilnymi i wzorowymi uczniami? Ślubujemy! Czy ślubujecie należycie wypełniać obowiązki ucznia? Ślubujemy! Czy przyrzekacie pomagać słabszym i młodszym od siebie? Przyrzekamy! Po ślubowaniu. Prosimy teraz panią dyrektor o pasowanie tych dzieci na uczniów klasy pierwszej. Julia Bogulak. Natan Jakubowski. Marika Morawska. Antoni Leżański. Laura Weidler. Jakub Małoszyc. Blanka Lara. Antoni Szczudło. Antonina Kawa. Jan Borowski. Ola Grala. Janka Puśniak. Weronika Rozumek. Mikołaj Lojtek. Julia Machnik. Kuba Kosela. Tola Handler. Eryk Urbański. Dziękujemy bardzo serdecznie. Baczność. Poczet flagowy wyprowadzić. Spocznij. Zaprzyjaźnić się z książkami. Żeby świat poznał.